W tym wideo przyjrzymy się najważniejszym produktom i usługom, których cena w 2021 roku wzrośnie. Jeżeli więc zastanawiasz się, za co zapłacisz w przyszłym roku więcej, jakie będą podwyżki dóbr i usług, czy też jak wzrost cen w 2021 roku przełoży się na Twój budżet domowy, to musisz obejrzeć to wideo do samego końca. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny rok dobiega końca, przychodzi czas podsumowań, coraz więcej osób patrzy jednak w przyszłość i zastanawia się, co przyniesie nowy rok. Istnieje wiele niewiadomych, pewne jest jednak jedno – podwyżki. W tym materiale przyjrzymy się najważniejszym dla nas zmianom, które wpłyną na zasobność naszych portfeli. Zapraszam serdecznie do zestawienia. Pierwszą rzeczą, jaka podrożeje w 2021 roku, jest prąd. Cena prądu w nowym roku wzrośnie średnio o 150 zł rok do roku. Spowodowane jest to oczywiście nałożeniem na nas nowych opłat w postaci nowych taryf, czy też wprowadzenia kolejnego podatku, jakim jest opłata mocowa. Sprawi to, że ceny prądu pójdą znacznie do góry. Niestety, prąd jest tak podstawowym dobrem, że powiązana jest z nim praktycznie każda gałąź przemysłu. W związku z tym ceny sporej części dóbr mogą również wzrosnąć. Kolejnym dobrem, jakie w 2021 roku najprawdopodobniej podrożeje, jest paliwo. Sytuacja na rynkach zaczyna się stabilizować i po pandemicznym roku 2020, gdzie panował spory niepokój, a wiele branż stanęło na skraju bankructwa, przychodzi czas na uspokojenie. Przełoży się to stopniowo na wzrost popytu na paliwa. Społeczeństwa, które do tej pory miały spore ograniczenia w poruszaniu się, zaczną na nowo korzystać z transportu, czy to lotniczego, czy też samochodowego. Przełoży się to oczywiście na wzrost ceny ropy naftowej, a tym samym wzrost cen paliw. I tutaj mam dla Was przykrą nowinę. Paliwo również wpływa na znakomitą większość dóbr. W związku z tym trzeba być przygotowanym na podwyżki. Kolejną podwyżką, która zasmuci wszystkich kloszardów, jest wzrost cen alkoholi o pojemności do 300 ml. Tak zwane małpeczki stały się bardzo popularne wśród naszego narodu i zamiast kupić tradycyjną 0,7, którą można byłoby się raczyć ze swoim szwagrem w sobotni wieczór, coraz więcej osób wybiera samolubstwo i picie samemu mniejszych ilości alkoholu. Nasz rząd chce temu procederowi przeciwdziałać i wprowadza nową opłatę, która docelowo ma wynosić 1 zł polski za 100 ml alkoholu. W związku z tym, co bardziej ekonomicznie myślący, wybiorą większy kaliber trunku i oszukają nasz kochany rząd, kupując sobie co najmniej pół litra bądź też więcej. Oczywiście potraktujcie to wszystko z przymrużeniem oka. Czwartą rzeczą, której cena wzrośnie w 2021 roku, jest opłata za wywóz śmieci. Jeżeli w 2020 roku nie odczuliście jeszcze drastycznego wzrostu cen za odpady, to poczujecie go teraz. Samorządy, planując swój budżet, podjęły w znakomitej większości decyzję o podniesieniu tej opłaty. Oto kilka przykładów. W stolicy naszego kraju poprzez zmianę naliczania wysokości opłaty za wywóz śmieci cena wzrośnie o ponad 100%. W Poznaniu będzie to natomiast wzrost o 79%, a mieszkańcy Kielc zapłacą zamiast 14 zł jak do tej pory 20 od jednej osoby. Oczywiście, to nie jedyna podwyżka odpadów, jaka czeka nas w przyszłym roku. Podatek od plastiku wprowadzony od stycznia 2021 roku stanie się kolejną opłatą, która uderzy w naszą kieszeń. Unia Europejska nakłada na nas obowiązek zapłacenia 0,8 euro, czyli jakieś 3,5 zł od każdego kilograma plastiku niepoddanego recyklingowi. Kilogram plastiku to niewiele, ale kiedy weźmie się pod uwagę tony niesegregowanych śmieci znajdujących się na wysypiskach w całym naszym kraju, sprawa robi się naprawdę poważna. Pieniądze na tą opłatę muszą się oczywiście znaleźć, a jedynym miejscem, gdzie będą szukać ich rządzący, będą nasze kieszenie. Kolejnym towarem, którego cena wzrośnie w 2021 roku, będą napoje słodzone. Tą akurat podwyżkę jako jedną z nielicznych akurat popieram. Podwyżka spowodowana jest, tak dokładnie, zgadliście, kolejnym podatkiem. Tym razem jest to opłata cukrowa, która nalicza opłatę 50 groszy od każdego litra napoju słodzonego. W związku z tym średnio każda butelka Pepsi czy też Sprite'a podrożeje o ponad 1 zł. Wydaje się to niedużo, ale kiedy jesteśmy koneserem słodkich napojów, w skali roku wydamy sporo na tego typu towary. Siódmą rzeczą, która podrożeje w 2021 roku, jest opłata za nieruchomości. Każdy typ nieruchomości będzie obarczony dodatkowym podatkiem wynoszącym maksymalnie 85 groszy od 1 metra kwadratowego w przypadku budynków mieszkalnych, 99 groszy od 1 metra kwadratowego w przypadku gruntów pod działalność gospodarczą, 24,84 zł w przypadku budynków
budynków pod działalność gospodarczą. Jak widzicie, jest to kolejny kamyczek do ogródka naszych wydatków. Nie można w tym miejscu nie wspomnieć również o planowanym podatku handlowym, który ma objąć przedsiębiorstwa, które osiągają miesięczny obrót na poziomie 17, a 170 milionów, tutaj byłoby to 0,8% od obrotu, a powyżej tej kwoty byłoby to już 1,4%. Na razie są to dopiero plany, ale podatek ten został już zapisany w budżecie, a jego stawki są znane, w związku z tym nie zdziwcie się, kiedy w przyszłym roku usłyszycie o nowej opłacie. Ostatnie dwa podatki mogą sprawić wrażenie, że nas nie dotyczą, ale są one kolosalną zmianą dla wielkich firm, takich jak choćby Biedronka czy CCC, a w nich kupują miliony osób z całego kraju. Kolejną podwyżką, jaka nas czeka, jest podwyżka dla miłośników psów. Podatek od psa w 2021 roku ma wzrosnąć o prawie 5 zł. Niby niewiele, ale kiedy zliczyć wszystkie te opłaty, jest to kolejne obciążenie dla naszego portfela. Co ciekawe, podatek od psa zależny jest od samorządu i nie obowiązuje w całym kraju. Niestety coraz więcej gmin czy też miast decyduje się na wprowadzenie tej opłaty, która maksymalnie może wynieść nawet 130 zł. Jak widać, 2021 rok będzie rokiem podwyżek na różnych gruntach. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam obraz sytuacji i tego, co zdrożeje w przyszłym roku. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was do podesłania tego materiału swoim znajomym i pozostawienia krótkiego komentarza o treści stop podwyżkom. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.